dnia 2 października w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbyła się inauguracja roku akademickiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele senatu, społeczność akademicka, studenci oraz zaproszeni goście. Dziękuję uroczyście. Tego dnia uhonorowano również profesora Jana Chmurę tytułem doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Profesor Jan Chmura został wyróżniony za swoje wybitne osiągnięcia naukowe i wkład w rozwój współczesnego treningu sportowego. Co oznacza dla pana profesora tytuł doktora honoris causa i jak ocenia pan współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku? Dla mnie jest to ogromny zaszczyt. Co prawda jest to mój drugi tytuł honorowy. Honoris causa, doktora honoris causa. Niemniej jednak, cóż, ten tytuł w murach tejże akademii wyznacza dla mnie nowe kierunki działania. Ja jestem dumny, że dostąpiłem tego wielkiego zaszczytu wręczenia mi właśnie dzisiaj tego tytułu doktora honoris causa. Bardzo szanuję tę uczelnię, znam ją od wielu lat, wiem w jakim była kryzysie i wiem jak to dzisiaj wygląda. Także moje bardzo serdeczne gratulacje dla aktualnych władz, a zwłaszcza dla magnificencji tejże uczelni, pana profesora Pawła Cieszyka i całego senatu uczelni. Proszę nam powiedzieć, jakie były najważniejsze momenty w działaniach naukowych, które doprowadziły pana profesora do właśnie takiego wyróżnienia? Oj, cóż, musiałbym to do rana opowiadać państwu. No cóż, dla nowego pokolenia naukowców, polskich naukowców, powiem krótko. Praca i jeszcze raz benedyktyńska praca. Bez pracy trudno osiągnąć sukcesy w nauce. I tego bym życzył każdemu potencjalnemu profesorowi, a także profesorowi, który dostąpi tego największego zaszczytu akademickiego, wręczenia tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.